Witajcie! Dzisiaj pokażemy Wam, jak usunąć farbę z kostki brukowej. Witam! Przedstawiona metoda to hydropiaskowanie i nie wymaga użycia środków chemicznych. Dzięki hydropiaskowaniu można usuwać farby, graffiti, a nawet rdze z powierzchni stalowych. Do realizacji usługi niezbędne jest zastosowanie myjki wysokociśnieniowej wyposażonej w specjalny adapter do hydropiaskowania. Oprócz myjki potrzebujemy także dostępu do bieżącej wody oraz odpowiedniego ścierniwa. W tym przypadku jako ścierniwo zastosowaliśmy drobny piasek kwarcowy. Nie wolno zapomnieć o odpowiednim ubraniu, chroniącym nasze ciało i twarz przed wodą i odbijającym się ścierniwem. Myjka ciśnieniowa pod dużym ciśnieniem wyrzuca wodę zmieszaną ze ścierniwem, które trafiając na farbę na kostce brukowej odrywa ją od powierzchni, a nawet delikatnie szlifuje powierzchnię kostki. Farbę usuwa się kawałek po kawałku, aż do momentu całkowitego usunięcia malowidła z powierzchni kostki brukowej. Po zakończeniu usuwania farby demontujemy zestaw do hydropiaskowania od myjki ciśnieniowej, przełączając ją na mycie samą wodą. Obficie spłukujemy powierzchnię posadzki, wypłukując z niej luźne cząsteczki oderwanej farby oraz ścierniwa, czyli w tym przypadku piasku kwarcowego. Dzięki hydropiaskowaniu posadzka wykonana z kostki brukowej została uwolniona od farby i znowu wygląda jak nowa. Jeśli potrzebujesz zrealizować taką lub podobną usługę, to zgłoś się do nas.